Maciej Wolny, telewizja w Polsce.pl. Witam państwa bardzo serdecznie, bardzo gorąco, w gorących pytaniach. Oczywiście na naszej antenie razem ze mną w studiu redaktor Stanisław Janecki, Tygodnik Sieci, jak co wtorek, ale pierwszy wtorek po wyborach. Dzień dobry. Kłaniam właśnie się, dzień dobry. W nowym świecie, można powiedzieć, nawet zapomniałem okularów. Damy radę bez okularów, panie redaktorze. No skoro w nowym świecie politycznym przede wszystkim, no to przypomnijmy sobie, bo już są podliczone wyniki, 100% komisji przekazało te wyniki. 35,38% dla Prawa i Sprawiedliwości, 30,7% dla Koalicji Obywatelskiej, prawie 14,5% dla Trzeciej Drogi, Komitet Wyborczy Nowej Lewicy to jest 8,61%. To są te wyniki, no można powiedzieć, już jeżeli chodzi o no, całość tych wyborów parlamentarnych. Tutaj na górze też widzimy mandaty dla poszczególnych ugrupowań: 194 dla Prawa i Sprawiedliwości, 157 dla Koalicji Obywatelskiej, 65 dla Trzeciej Drogi, 26 dla Lewicy, 18 dla Konfederacji. No właśnie, i tutaj zatrzymajmy się przy tej Trzeciej Drodze, panie redaktorze. Ja pamiętam naszą pierwszą rozmowę, kiedy została ogłoszona ta koalicja PSL-u i Polski 2050. Tak trochę z ironią, trochę z humorem to komentowaliśmy. No ja sam byłem raczej mocno sceptycznie nastawiony, że ten projekt się rzeczywiście powiedzie. Okazało się, że się powiódł. Ale powiódł się właściwie podczas końcówki kampanii. Z tego powodu, że zaczęli wariować politycy Koalicji Obywatelskiej, jeśli chodzi o sprzeczność takich postulatów społecznych i rynkowych. Zaczęła wydziwiać Konfederacja, no bo te czytanki Sławomira Mentzena, mówię czytanki, bo to jest poziom taki liberalnego myślenia, który porównywalny jest do czytanek z podstawówki w dawnym systemie, o wyższości ustroju przodującego nad wszystkim innym. I to spowodowało, że ludzie tacy umiarkowani zaczęli, no nie, przecież nie, na tych wariatów, nie, przepraszam za określenie, nie będziemy głosować, wybierzemy sobie jakiś umiarkowany środek. I tym umiarkowanym środkiem okazała się Trzecia Droga, czyli moja teza jest taka, że odpłynęli tam i wzmocnili znacząco, no bo to jest 3 miliony ponad 100 tysięcy głosów, to jest całkiem przyzwoity wynik. Ludzie z Koalicji Obywatelskiej i z Konfederacji właśnie. No to teraz pytanie, czy naturalnym kierunkiem ewentualnego sojuszu koalicyjnego dla Prawa i Sprawiedliwości, jeśli w ogóle taki scenariusz jeszcze jest możliwy i leży na stole, jest właśnie Trzecia Droga, czy stricte już Polskie Stronnictwo Ludowe? Zanim o tym sobie porozmawiamy, posłuchajmy wypowiedzi szefa Sztabu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości Joachima Brudzińskiego. Będziecie rozmawiali z PSL-em, czy nie? No, ale to jest oczywiste, jeżeli mamy myśleć o tym, żeby stworzyć koalicję, jeżeli tą misję ewentualnego utworzenia rządu otrzyma polityk Prawa i Sprawiedliwości, to jest jakby naturalne, że takie rozmowy to będą. To w takim razie pytanie, a moglibyście na przykład oddać? Czy PSL to naturalny kierunek tych rozmów koalicyjnych i czy jedyny kierunek dla Prawa i Sprawiedliwości? No w gruncie rzeczy jedyny, dlatego że no, Konfederacja mając 18 mandatów to jest jednak mało, a samo Polskie Stronnictwo Ludowe ma tam około 30 właśnie, co by no, trochę mało było chyba mimo wszystko, no ale zawsze można jeszcze jakiś pojedynczych sobie dokooptować, no bo to jest 194. Gdyby był wynik tak 210-220, to jest o wiele sprawa łatwiej. Dość łatwa, natomiast poniżej 200 to tylko jedno, co się udało, to nawet gdyby Konfederacja się przyłączyła do tej większości, która się już uformowała przed wyborami, to zabraknie 10 głosów do przegłosowania weta prezydenckiego, więc to jest bezpieczne, ponieważ nie poszaleją sobie, jeśli by zaczęli wydziwiać w kwestiach ustrojowych, czy jakoś tam przewracać wszystko do góry nogami. Natomiast no, jest jasne, no, przykłady wielu krajów, od Izraela, gdzie są same sprzeczności, przez Belgię, gdzie wieczne kryzysy są rządowe, Holandię, czy Hiszpanię ostatnio, no to
a przede wszystkim Niemcy, gdzie przecież albo są wielkie koalicje, które są totalnie sprzeczne ideowo, wydawałoby się, no bo CDU razem z SPD to jest ogień i woda, a potem razem rządzą, czy te konfiguracje mniejsze tam z Zielonymi, FDP, czy jakimiś postkomunistami, bo to jest na poziomie landowym, więc wszędzie jest tak, że powierza się misję tworzenia rządu partii, która wygrywa wybory, no bo powiedzmy sobie szczerze, Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory, to jest niecałe 5 punktów procentowych przewagi, ale to jest milion ponad głosów przewagi. To prawda, jeżeli się spojrzy na te różnice o głosach mówiąc, no to tak, to jest ponad milion. I to jest wtedy przywilej tej partii, która wygrywa wybory. Ja tylko przypomnę, że w Polsce w trzeciej RP tylko raz rząd formowało ugrupowanie, które nie wygrało wyborów. Raz. I zdarzyło się to po pierwszych demokratycznych wyborach w Polsce w 91 roku, bo przecież te w 89 nie były wolne. I wtedy partia, która nie wygrała, bo wygrała Unia Demokratyczna, tworzyła rząd. On był od początku mniejszościowy i był najkrócej urzędującym rządem trzeciej RP, bo niecałe pół roku, znaczy trochę ponad pół roku urzędował, czyli był bardzo niestabilny. No, pomijając jeszcze 4 czerwca 92 roku, czyli noc teczek i taki rodzaj zamachu stanu. Nigdy potem, czyli przez ostatnie 32 lata, nie było tak, że rządziło ugrupowanie, które i desygnowało premiera to, które nie wygrało wyborów. Raz był taki przypadek, że Waldemar Pawlak był desygnowany, chociaż wybory wygrał Sojusz Lewicy Demokratycznej, no ale generalnie nie było tak, że powierza się misję tworzenia rządu politykowi partii, która przegrała, no bo przy wszystkich tych koalicyjnych rachunkach trzeba to sobie jasno powiedzieć, Platforma Obywatelska te wybory przegrała. Dzięki koalicjantom. Chociaż Donald Tusk mówi o tym, że nigdy tak się z drugiego miejsca nie cieszył. A kto by tak nie mówił? Jako były sportowiec, Donald Tusk też się powołał, że jest sportowcem. Ale tam nie widziałem, żeby miał jakieś wyniki, które warto traktować jako sportowe. Nigdy sportowiec nie zadowala się drugim miejscem. To jest bzdura kompletna. No to tutaj jeszcze przypomnijmy sobie o tych głosach. 7 640 854 głosujących oddało właśnie swój głos, wskazanie na Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczoną Prawicę. Natomiast jeżeli chodzi o Koalicję Obywatelską, to jest 6 629 402 głosujących. To o tych głosach. Natomiast chcę zapytać pana redaktora, jakie argumenty ma dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica do tego, żeby przekonać całe Polskie Stronnictwo Ludowe do wejścia w koalicję? No przede wszystkim argumenty są, no to wiadomo, stanowiska to jest jedno, bo to wszyscy mówią, że się brzydzą tym rozdawaniem stanowisk, ale przecież w gruncie rzeczy o to chodzi. Te takie pięknoduchowskie teksty to jest rodzaj infantylizmu. Stanowiska to jedno, ale przede wszystkim stan Polski. To znaczy kontynuacja tych posunięć, które Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło, czyli osłon socjalnych, tej całej polityki dodawania pieniędzy biedniejszym, emerytom, rencistom, rodzicom czy rodzinom wielodzietnym, matkom. To jest wszystko zagrożone, a to jest tak, że... No chociaż z drugiej strony trzecia droga, szczególnie Szymon Hołownia, Polska 2050, tak dość sceptycznie na temat tych, chociażby programu 500+, czy podniesienia... Hołownia sceptycznie, ale elektorat Polskiego Stronnictwa Ludowego to jest elektorat, który bazuje na tym. Więc Polskie Stronnictwo Ludowe nie odwraca się od takich rzeczy. To jest jedno. Drugie to jest to, że wszystkie programy osłonowe, które prowadził rząd Zjednoczonej Prawicy, no od początku nowego roku polegną, bo one wynikały tylko z tej polityki, jaką prowadził ten rząd, a jak polegną i zaczną rosnąć ceny gazu, energii elektrycznej, benzyny, opłaty za ogrzewanie i tak dalej, no to się skończy festiwal radości, bo ludzie powiedzą, no do cholery, po co my was wybraliśmy, jak nam teraz przykręcacie
śrubę. No, to będzie prosty argument. On zresztą był kiedyś już wspominany na portalu w polityce.pl. Wyjdzie Donald Tusk i powie, tak, że no, zostawili ruinę, to co my mamy zrobić? Ale Polskie Stronnictwo Ludowe to przecież nie jest przeciętny lemming, który słucha tych czytanek dla średnio rozwiniętych ale dzieci. Dla dobra wspólnej koalicji. Więc gdyby Polskie Stronnictwo Ludowe uwierzyło, że tego szoku się da uniknąć, to przecież w perspektywie, nie wiem, że mogą liczyć na to, że Władysław Kosiniak-Kamysz zostanie premierem, zresztą to jest mocno podnoszone, żeby tak było, niezależnie od konfiguracji, no to przecież wiadomo, że rząd, który od nowego roku przyjdzie z tymi wszystkimi podwyżkami, no to jeszcze parę miesięcy i będzie wywieziony na taczkach po prostu, bo ludzie tego... Czyli spadnie na tego nowego premiera. Nie wytrzymają, no bo wszystko fajnie, w kampanii się opowiadało górnolotnie o jakichś tam praworządności, innych historiach, pozycji w Unii Europejskiej, a tu przyjdzie szok cenowy i to po to was wybraliśmy, żebyście nas zadusili podwyżkami. Miały być już pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, to zapowiadał dzień po wyborach Donald Tusk. No świetnie, to tak, to wczoraj już powinny być. Chociaż po wygranych, a Koalicja Obywatelska no przegrała jednak drugie no miejsce. Ale powiedzmy, że mają zdolność stworzenia koalicji większościowej, bo to jest fakt oczywiście. No i to jest najczęściej wymieniany scenariusz rzeczywiście. Ale dziecinada polega na tym, że te pieniądze są przypisane do bardzo konkretnych przedsięwzięć. To znaczy poprawy szczelności budynków względem tam ucieczki ciepła i różnych takich kwestii, modernizacji tam w mieszkalnictwie, w energetyce właśnie. Nie można tych pieniędzy przeznaczyć na te cele, które oni sobie wyobrażają, że zresztą to była cała kampania oszustw na ten temat. To się nie da zrobić. Wróćmy jeszcze do trzeciej drogi, do PSL-u. Konkretnie Władysław Kosiniak-Kamysz, czyli lider Polskiego Stronnictwa Ludowego, na antenie radia RMF FM wypowiadał się w ten sposób o możliwej koalicji z Prawem i Sprawiedliwością. Czekamy na oficjalne wyniki, no bo to są tylko sondaże i spływają dopiero te wyniki z obwodowych komisji wyborczych, więc finał wyborów jeszcze przed nami. No przy tych wynikach mówi się, że mielibyście 60 paru, 70 no, myślę, że przy posłów? Tych raczej oczywiście 50 paru. No dobrze, to jest pytanie, ilu z nich należałoby do PSL-u, a ilu byłoby rekomendowanych przez myślę, że to będzie gdzieś tak pół na pół się podzieli te mandaty ze względu na przynależność do formacji, które tworzą trzecią drogę, ale... I to było o wyniku wyborów, a teraz o koalicji z Prawem i Sprawiedliwością. Mam nadzieję, że uda się tę wypowiedź przywołać Władysława Kosiniaka-Kamysza. Czy Polskie Stronnictwo Ludowe podejmie rozmowę z PiS-em? To ja wykluczam taką koalicję, ponieważ myśleliśmy z hasłem albo trzecia droga, albo trzecia kadencja PiSu i on to hasło bardzo mocno przemówiło do wielu wyborców. Ci, którzy na nas głosowali, chcą zmiany. Chcą zmiany rządu, chcą odsunięcia PiSu od władzy. No i czy przy takiej deklaracji szefa ludowców nadal jest możliwa koalicja z PiSem? Nie, deklaracje to deklaracje. Można później wytłumaczyć będzie w jakiś inny sposób. Zawsze można wytłumaczyć, przecież realia się liczą. To takie na początku przecież lider tego całego układu nie może wyjść i powiedzieć, słuchajcie, my tam wam mówiliśmy wprawdzie, że nigdy, ale no wiecie, rozumiecie, to trzeba trochę pobajerować, więc pan Władysław bajeruje, ale jak zobaczy, jakie są realne możliwości, to mu nie powiem tego, bo to Donald Tusk użył tego określenia, co tam zmięknie komu. No z drugiej strony można powiedzieć, że rzeczywiście też wydawca mi tutaj do ucha mówi, że no wyborcy opozycji byli przyzwyczajani do tego, że będzie wielka koalicja tych ugrupowań opozycyjnych, ale za chwilę może się okazać, że na przykład przez sprawy światopoglądowe ta wielka koalicja może się posypać. O tym więcej już za chwilę w naszym programie, w naszych gorących pytaniach. Proszę pozostać razem z nami.